Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, a to jest kolejny odcinek z serii Dark Souls 2. No i w dzisiejszym odcinku mieliśmy się policzyć z prześladowcą. A poza tym tam są jeszcze dusze, które muszę odzyskać, ale naprawdę muszę, po prostu. Tam było ponad 3000, ej, żebym się nie rozłożył już wcześniej, przypadkiem. Szybko do piachu. Chociażby jednego z nich, nie no, z gościem, z włócznią damy sobie radę. Jeżeli przestanie blokować, no, atakuj. Backstep? A tam chwila przeszkodził, no ale trudno. Dobra, jak widzicie, założyłem sobie inny pierścień, ten, który odnawia moją wytrzymałość, czyli zielony pasek, szybciej się odnawia. I to będzie bardzo ważne, ale też wiecie, stwierdziłem, że bardzo głupim posunięciem z mojej strony było atakowanie tego bossa, mając duszy prawie tyle, że już mogłem prawie ulepszyć sobie postać. Więc ustawiłem sobie tutaj kość wiodącą do domu, więc tylko jak podniosę to, co po mnie zostało, przeniosę się w okolice ogniska, ulepszę postać i wtedy dopiero tutaj wrócę. No ale dobra, to i tak misja ratunkowa może być ciężka, tak czy tak. Ale dobra, próbujemy. Panie prześladowco, o kurde, jeszcze po drugiej stronie oczywiście jest to, co zostawiłem. Pięknie. Znaczy nie, chodziło mi bardziej o to, że właśnie do kitu. Zupełnie do kitu, no muszę go wyciągnąć w tą stronę najpierw. Dobra, powiedzmy, że się udało. Znaczy troszeczkę bliżej. Dobra, lecę. Kurde! Tak blisko! Jest! Dobra. Tutaj będzie wyjście, ewentualnie później. Oh shit. Jeden cios. W plecy. Na tyle było mnie stać. Dobra, ucieczka. Tak. Szybko. Come on! Nie! Udało się! Ale fuks! Ale mi się poszczęściło teraz. O kurde! A już widziałem to. Już widziałem to, nie żyjesz. Już to widziałem oczami wyobraźni. O, dobra. Czyżby koleje losu się odwróciły? Wreszcie szczęście ma mi dopisywać? Dobra, ulepszymy postać. Wracamy i może się uda złoić tego prześladowcę. Mam taką nadzieję. Będzie już drugi pokonany boss w tej serii. Uff. A jeszcze ich sporo przede mną. Znaczy nie, no drugi. Właśnie nie, no to jest kolejna rzecz, której jeszcze wam nie pokazałem, bo mam zamiar najpierw pokazać tego bossa. No ale był jeszcze jeden, z którym walczyłem i którego pokonałem przypadkiem. Znaczy no w sumie nie przypadkiem, starałem się go pokonać. Ale za pierwszym razem walczyłem i pokonałem go bez żadnej śmierci, co jest naprawdę niespotykane. No nie wiedziałem, że mi się to uda po prostu. Ale udało mi się nagrać. Co prawda był to środek nocy i obyło się bez komentarzy z mojej strony, żeby ludzi nie pobudzić. No ale aby co będę mógł wam pokazać, ale to jak przyjdzie na to odpowiedni moment, więc teraz teleport do Majuli. Tak, w dalszym ciągu tam ulepszamy postać, tu się nic nie zmieniło. Dobra, uwaga, bum. No i pogadajmy. Jeden co się zmieniło to jej gadka. Cały czas to samo. Mimo tego, że już naprawdę mam parę tych dużych dusz, o której chodzi właśnie w tej gadce. Chyba, że ona ma na myśli tych czterech królów, tych największych z największych bossów, a ja się jakimiś, nie wiem, średnimi zajmuję. Dobra, nowy poziom. Pewnie od 3900 coś. Aha, dokładnie. Niby brakuje niewiele. Ale mam tutaj coś w ekwipunku, czego mogę użyć, co zmieni postać rzeczy. Czyli duszę nieznanego żołnierza. Mam też inne. Dumnego i smoczy jeździec. To jest właśnie ten, którego pokonałem. Ale spokojnie, spokojnie, do tego jeszcze dojdziemy, dowiecie się na pewno jak wyglądał, jak walczyło się z nim i tak dalej, ale teraz przyjdzie na to pora. No dobra, mam już wystarczającą ilość, więc teraz, tylko trzeba się zastanowić, w co można inwestować. No zainwestowałem trochę w wiarę, żeby móc leczyć postać, ale tak na dobrą sprawę też jeszcze ani razu z tego leczenia nie skorzystałem, bo to jest nowo nabyta przeze mnie umiejętność. Niedawno znalazłem ten dzwonek, o który się tutaj rozchodzi. Ale dobra, więc tak, no co tu się tutaj najbardziej przyda? Kurczę, życie! Ale nie, no może siła? No i tak mam już dużo, no najwięcej ze wszystkiego, aż 20. No to się na pewno nie przyda. Wigor. Nie, dobra, jeszcze raz wytrzymałość. Okej, niech będzie. Pasek zdrowia będzie najbardziej widoczną cechą dodatnią w trakcie tej walki. No ale dobra, to widzimy się w przejściu koło bossa. No tych dwóch przeciwników mam nadzieję, że rozwalę. Ale to zobaczycie, jakby miała mi się noga powinąć. Spoko. O właśnie, proszę bardzo, właśnie w ten sposób zarobiłem tamte nogawki, które teraz aktualnie mam na stopach. Albo w sumie na nogach. A tam.
Dobra, widzimy się koło tamtych dwóch. Dobra, na pełnej szybkości z tym. O kurde, mocarne uderzenie już na sam początek. Gdzie jest pan z halabardą? Cholera, oczywiście za mną. To za menda kielecka, no. Bam. Raz, i dwa, i dobranoc. Ale spokojnie, jeszcze się pewnie zobaczymy. Choć w sumie jak parę razy jeszcze i tak rozwalę, no to jeszcze nie będą pojawiać tutaj. I ewentualna podróż do prześladowcy będzie zdecydowanie łatwiejsza. I mniejsza od stresów. Znaczy wyzbyta stresów praktycznie w ogóle, jeżeli znikną. Dobra. Uwaga, uwaga, uwaga. Pan prześladowca kontra ja. Okej, najpierw podjazd, tak? No nie, taki zwykły cios. Nie, musi podjechać starczą w końcu. Do mnie, no. Chodź, chodź, chodź. Shit! Kurde, muszę najpierw obadać jego wachlarz ciosów. Ej, czemu mam tak mało życia? Shit, kurde. Nie wiem, w którym momencie mnie tam jakby trafił. A może tym ciosem, właśnie. A może go kuszą trafić parę razy? Ej, ej, to nie jest zły pomysł. To nie jest naprawdę zły pomysł, kurde. No, największy hardcore musiał we mnie wejść, no. Dobra. Kulanka, kulanka. Estus. No i chodź. O kurde, już na samym początku wszystko mi zabrał. No, no dobra, chyba tym razem go nie pokonamy. Rozwalił, kurczę, moją ostatnią deskę ratunku. No, dobra, no już chciałem chociaż jeden cios zadać, zanim on mnie zabije. Dobra, Estusów już nie mamy. No w sumie życia też nie. O, no dobra, jeszcze jedna próba. Jeszcze minimum dwie. Do trzech razy sztuka, później udamy się w innym kierunku, jeżeli mi nie będzie szło z nim po prostu. Dobra, na szczęście z tamtymi dwoma łebkami poszło łatwo i z tym opancerzonym gnojem też. Spokojnie, ani uszczerbka na zdrowiu. No ale tutaj sytuacja będzie już wyglądała zdecydowanie inaczej. Aj, pan prześladowca. No dobra, no ale tym razem, żeby zadać mu więcej niż jeden cios, byłoby fajnie. Jeden, okej. No tym się nie mogę dać trafić na pewno, bo to mi zabiera cały mój pasek. Dobra, po mojej tarczy. Odzyskanie w locie. No kurczę, no ten podjazd, naprawdę, nie wiem, czy on już podjechał raz, czy nie. Kurde. Ciężko to wyczuć. Ale beto. Nie myślę, że on nadal za słabą postać. Nie, no na pewno nie. Nawet ja będę miał słabą postać, to nie bijąc, no nie zabiję go po prostu, kurde. Ale ciężko trafić, bo on ma raz kombinację składającą się z trzech ciosów, raz z dwóch, raz podjazd i cios tarczą. Ciężko go skumać, ciężko spamiętać. Ale dobra, trzecia, ostatnia próba w tym odcinku i później najwyżej polecimy w innym kierunku i pokażę wam miejsce, gdzie pokonałem bossa za pierwszym razem. I na dowód wtedy też zaprezentuję materiał, żeby nie było, że ściemniam, no bo teraz póki co moje umiejętności nie świadczą o tym, żebym był w stanie kogokolwiek większego za pierwszym razem pokonać. Ale dobra, spokojnie, tę podróż wam oszczędzę. Dobra, znowu się udało, bez uszczerbka na zdrowiu, ale wiecie co, tym razem, z racji tego, że to jest trzecia, ostatnia próba w tym odcinku, to może wrzucę ten kruchy pierścień, który odnawia mi życie. Pierścień odnawiania, stopniowo przywraca punkty zdrowia, czy tam życia. Okej, dobra, kolor poświaty zmienił się na mojej postaci. Ale czy to zmieni koleję losu i czy tutaj się uda? Tego nie wiem, nie jestem w stanie zagwarantować. Skarćmy go. Kurde, no patrzcie, nawet się nie udało go skarcić. No ale za to on chyba pokara mnie. Ale dobra, po tym podjeździe on wykonuje tylko jeden cios, nie trzy. Więc jeżeli uda mi się uniknąć pierwszego, to spoko. Ale czasem zazwyczaj się nie udaje, niestety. Dobra, raz, dwa. No kurde, jeden tylko przeszedł. Ach, dobrze, że był zablokowany. Resztką życia, ale zablokowany. Dobra, jest spory dystans między nami, może się zdążę napić? Kurde, po co piłem to w sumie? No, aha! Not like this! Nie w ten sposób, kolo! Oj, zły moment.
Ale jednak się udało, dobra, cicho. Jeszcze jeden Estus został. Jeden cios przyjął. Mhm. Czyżby koniec? Nie, jeszcze nie. Jeszcze cień. Cień szansy. Cień tak kurde wątły jak nigdy, ale może. Dobra, raz go dziabnęłem, wow. Zmieńmy na... Nie, 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 nie oburącz, co ty robisz? Nie! Nawet taki mały błąd jest naprawdę krytyczny w skutkach. No dobra, tak jak mówiłem, to były trzy próby. Wrócimy jeszcze do niego, jak postać będzie bardziej dopakowana i może ja będę miał lepszą broń niż tą, którą obecnie posiadam. No może starczy go walnąć 4 razy, ale 4 razy taką wielką maczugą na przykład. Może, nie wiem, uda mi się taką znaleźć po drodze. No ale w każdym razie teraz udajemy się w inne zupełnie miejsce. Tam, gdzie byli wielcy rycerze, starzy jak świat. Albo jeszcze starsi. Czyli szybki teleporcik. Prosto do wieży płomienia Hyde. No i tu mam też drugie właśnie ognisko odkryte. Zaraz po bossie było, ale spokojnie, pokażemy w całości, całą trasę. Dobra. I teraz tak, tego strażnika tutaj najbliżej już nie będzie, tyle razy go stłukłem. Tego następnego z tą wielką maczugą też już nie będzie, też go stłukłem. Ale powinien być jeszcze tutaj ten. Nie, też już go nie ma. Ale dobra, w każdym razie po pokonaniu tego wysuwał się z ziemi taki oto przełącznik, który po przełączeniu dodawał tam, gdzie właśnie patrzę, jeden okrąg z kamieni więcej, zwiększający pole walki z bossem, który tam właśnie w tamtym pomieszczeniu się znajdował. Ale okej, dobra, strażnicy jeszcze będą. Aha, całych trzech. Tylko z nimi fajne jest to, że spójrzcie na ich zachowanie, teraz jak tu wejdę. Ten, trzymając miecz oburącz, rusza do przodu, a tamci cofają się i pilnują swoich własnych przejść. Ja bym próbował uciekać. Dobra, raz, dwa. No, niepotrzebnie. Ale dobra, to już zablokowane. A, i tak w ogóle to tamte tysiące dusz, które tam zostawiłem, no już niestety, ale chyba możemy uznać, że przepadły. Bo na pewno zginę gdzieś tutaj po drodze i wtedy już no nie będzie się po co tam cofać zupełnie. A dobra, wyciągnijmy go tutaj. Tutaj jest zawsze bezpieczniej. Dobra, też przy okazji może półtora ręczny. Pokostka go. Ej, czemu to nie weszło? Bardzo niefajnie. Oj, kurde, no nie chciałbym paść już od razu na pierwszym. Nie, naprawdę nie chciałbym. Więc może dobra, jednak coś szybszego. Większa możliwość uników. No, ej, byłem obok. Autentycznie byłem obok. No tak, Souls. Więcej wyrozumiałości, proszę. Ciężko się gra, jednocześnie komentuje. No, mężczyźni nie mają multitaskingu dobrze rozwiniętego. Nie ma to aż takiej podzielności uwagi. Nie można się skupić jednocześnie na dwóch czynnościach. No kurde, bym musiał mieć do tego vaginę. Bym musiał być kobietą. W sumie dobrze, że nie jestem. Znaczy, podoba mi się posiadanie tego, co mam między nogami i niech tak zostanie. I ani przez myśl mi nigdy nie przeszło, żeby to zmieniać. Pierdolony, kurwa, gender. Teraz wszyscy na siłę będą musieli rozkminić w swoich głowach, czy chcą zmienić płeć, czy nie. Już wpajane od najmniejszego, że kurde, no w sumie urodziłeś chłopcem, no nie musisz być chłopcem, możesz być dziewczynką. Nie ma problemu. Medycyna poszła na tyle do przodu, że możemy ci wywalić fujarę na zewnętrzną, znaczy do wewnątrz i zrobić z tego vaginę. Nie, dobra, nawet nie znam procedury, ale kurde, nie wiem, jak oni tam są w stanie to wyczarować. Ej, stop, moment. No nie, i tak nie ma co zbierać, bo i tak miałem zero. Wow. No dobra, tylko tym razem się muszę z tym policzyć. No mamy porachunki. Ej, szybko się odwrócił. Trzeba, niezbyt szybko. Ale w dalszym ciągu, im większy przeciwnik, tym łatwiej utrzymywać z nim walkę na krótkim dystansie, łatwiej go skarcić. No tylko też jak wejdzie jego cios, no to popiździesz, tak powiem. Już o vaginach mowa. Ej, to był chyba pierwszy użyty wulgaryzm w całej serii z Dark Souls 2. Więc wybaczcie. Ale podejrzewam, że większości z was to nie przeszkadza. No dobra, widać, kiedy pokonałem ich strażnika głównego, to w dwójkę ruszają do mnie. A walczyć w... Ej, właśnie, stop! Pyk, pyk. A to mocno nie działa? Gdzie tam za duzic?
No, dokładnie, zero, w ogóle nie wzruszeni. Więc nie. Ej, tak właściwie mogłem cały czas zamiast leczyć się Estusem, to leczyć się cudem. Kurde, dobra. Spójrzmy jak szybko. Dobra, zaklęcie mniej więcej w podobnym tempie wykonywane jak wypicie Estusa. Plus do tego jeszcze, że zaklęcia odnawiają się przy każdym ognisku tak samo jak Estusy. Dobra. Okej, okay, no to już będę wiedział jak się będę leczył, kiedy nie będzie żadnych przeciwników w pobliżu. Ale póki co jak widać sytuacja zgoła inna, jest ich dwóch, ale dobra. Bo w końcu jak będę się z nimi tak długo męczył, to nie pokażę gdzie był tamten boss. Więc ruszmy troszeczkę do przodu. A i też właśnie musiałbym zmienić pierścień, bo przypominam, on jest kruchy bardzo. Dobra, szybko, może się uda. Zamiast tego... ten. Dobra, udało się, jeszcze mnie nie dogonili. Dobra. Więc tak, trzeba oddać tutaj w prawą stronę. Po lewej stronie też był kolejny przełącznik, którego przełączenie uruchamiało tamten most zwodzony, opuszczało go. I tam się też można udać, tam jeszcze nie byłem. No inaczej, no już samo to, że go opuściłem, ten most, już mnie troszeczkę wprawiło w delikatny wstyd, że nie nagrywałem tego dla was z komentarzem. Więc powstrzymałem się przed dalszą podróżą. Dobra, to jest kolejny gościu trzymający miecz oburącz, więc dobra, skróćmy dystans. Może zdążymy przed powrotem tamtych dwóch gości z tarczami. Oj, albo nie będziemy mieli w ogóle takiej możliwości. No nie, koszlak, kurde, no! Potrójne cięcie musiał wykonać. No musiał po prostu, akurat wtedy, kiedy postanowiłem się tudlać, a nie zasłaniać tarczą. Oh, shit. No właśnie tego czerwonego, statytowego rysika jeszcze nie znalazłem. Mam dwa białe, jeden mniejszy, drugi większy, nie wiem w sumie jaka jest między nimi różnica. Pewnie... podejrzewam, że jest to różnica w czasie, jaki możemy odbyć, też nie, w czasie, jaki możemy pozostać u kogoś w świecie, po prostu. No, ostatnio widzieliście, to było chyba 5 minut, ale zginąłem po 30 sekundach, jeżeli w ogóle dojechałem do tego półmetka minutowego. No półmetka minuty, o, tak, to brzmi dobrze. Ale okej, okay. Postaram się tam dostać, odzyskać te moje 400 ciężko zarobionych duszyczek. Tylko znowu trzeba złoić tego gościa. To po pierwsze, później tamtych dwóch. Ej, jak to weszło? No przecież byłem odpowiednio... Dobra, i właśnie tym ciosem trafił mnie twój klon. Dobra, tylko jedno cięcie. No to dwa w plecy za to. I teraz znowu dwa. No. Dobra, i teraz wiecie co, może od razu złatwmy jednego z nich. Raz, dwa... 3, 4. O, jeszcze w dalszym ciągu za mało na niego. Ale raz, 2 i 3 dodatkowo. Już załatwia sprawę. Okej, ten nie wiem czemu mu nie pomógł tak właściwie, czemu się teraz odwrócił do mnie plecami. Raz, 2, 3. Skok. Karcący bardzo. Ej, coś zostawił, może coś ciekawego. Zaraz podniesiemy, tylko najpierw tego trzeba posłać. Do wszystkich diabłów, dobra. Stare rycerskie rękawice, ej, dobra. Kolejna część ekwipunku, tylko pytanie, czy ich waga nie będzie zbyt duża dla mnie. Mianowicie o ponad 5, nie, prawie 5 kilo cięższe, ale też dwukrotnie lepsze. Dobra, zobaczmy jak tam moje turlanie teraz. No, już troszeczkę ciężko jest. Troszeczkę ciężko. Dobra, a wyrzucenie miecza półtora ręcznego zmienia postać rzeczy? Tak. I tak używam póki co tylko tego. No najwyżej pozbywam się teraz zamiennika. Więc jakby co nie będzie to miało dużego wpływu na moją grę, i tak będę miał ten miecz przez większość czasu. No ewentualnie teraz trzeba będzie właśnie zacząć inwestować w maksymalny udźwig postaci. Bo tenże właśnie maksymalny udźwig też wpływa... No kurde, ale miałem teraz szczęście, że mnie nie dziabnął, nie? Uch, bo ten maksymalny udźwig też wpływa oczywiście na to, jak nasza postać potrafi się turlać w ciężkiej zbroi. No dobra, ale bo już nie pokażę tego w ogóle. Tutaj było pomieszczenie, gdzie walczyliśmy ze smoczym rycerzem, czy tam nie, smoczy jeździec? Nie, Dragon Rider, tak jest, mi się skojarzyło z piosenką. W sumie bardzo dobra, polecam. Wpiszę sobie Dragon Rider. Prawda, świetna. Dobry klimat. No i w każdym razie wyobrażam sobie, jakby wyglądała moja walka z nim bez tego ostatniego okręgu tutaj. Czyli po prostu... A, jeszcze najlepsze jest to, że miał halabardę. A zresztą w sumie nie wiem, to nie jest najlepszy moment może na to, ale... Może skrótowo teraz pokażę, jak wyglądała tam ta walka.
No jak widzieliście, udało się za pierwszym razem. Ej, sam jestem w ciężkim szoku, że to się naprawdę udało, bo rzadko, naprawdę bardzo rzadko, jeżeli w ogóle, trafia się boss w Dark Souls, którego się pokonuje za pierwszym razem. Naprawdę. Ale okej, łyknijmy sobie. Mogłem użyć cudu, ale dobra, nieważne. I hop. Raz w plegary go. Musisz tu wejść. Po prostu musisz. Jeżeli chcesz ze mną zawalczyć, to zapraszam do środka. No też właśnie. Nie wiem, jak się zmieściłeś z tym mieczem, no ale już tam. Dobra, nie zagłębiajmy się w szczegóły. Dobra, zacznijmy w ten sposób. Od tego, że nie trafiłem. Wow, dobry początek. No ale przestań się oddalać, no... Rozumiem, tam jest twój posterunek, okej, okay, jesteś dobrym żołnierzem, ale tutaj masz gościa, z którym powinieneś walczyć. Ach. No już teraz akurat przydałoby się, żebyś się cofnął. Ej, ale cofnij się na posterunek, to ja użyję cudu zamiast Estus Flaska. No właśnie, świetnie. Więc wymódlmy sobie cud z dzwoneczkiem. Dobra, no, to, no i teraz się cofniesz do mnie? Nie, już myślałem. Nie, nawet się odwrócił. No nie, no muszę go skarcić, po prostu muszę. Nie ma takiego wracania. No, jedyną osobą, która skarciła kogokolwiek, był on i skarcił mnie. Ach, no dobra, najwyżej przyjdzie mi tu zginąć. Albo pomodlić się jeszcze troszkę. On naprawdę nie ma ochoty na walkę w tym pomieszczeniu. Czyżby samo wspomnienie o tym, że rozwaliłem smoczego jeźdźca za pierwszym podejściem, jest na tyle dla niego ujmująca, że nie może tutaj walczyć? Morale mu spadają? Dobra, i ten sposób wystarczy, żeby gościa posłać do piachu. Dobra, tutaj zejście na dół. No ciężka ta walka to nie była. Znaczy, no była, zużyłem parę klejnotów życia, jest to z flasków, no dobra. No, ale za pierwszy razem się udała. Okej, trzeba tutaj wejść na górę. Nie pamiętam, czy tutaj był jeszcze jakiś jegomość? Nie, ale tutaj było już ognisko, na szczęście. Dobra, uzupełnijmy sobie wszystko. No i to jest właśnie osóbka, która sprzedała mi dzwoneczki do modlenia plus ten cud, który tak naprawdę na wiele mi się jeszcze nie przyda. Jeszcze nikogo w przestrzeń jakąś nie zrzuciłem. No nikt nie spadł w przepaść, niestety. No, w sumie mogę pokazać, co tutaj masz. No ma sporo tych cudów. No i też pierścień zwiększający wiarę. Ale za drogi jak dla mnie. Modlitwa o uzdrowienie. Podstawowy cud kapłanów oczyszcza ciało, eliminując wszelaką truciznę. Działa zarówno na rzucającego, jak i pobliskich sojuszników. Zaklęcie to stworzono niedawno i może ono nie stanowić autentycznego cudu. Okej, okay, dobra, moc już mam. Włócznia błyskawic znana z Dark Souls 1 jak najbardziej, ale trzeba mieć 22 w wiarę wpompowane, czyli jeszcze minimum. Jakbym teraz sobie inwestował tylko w wiarę, to jeszcze minimum 10 poziomów przede mną. Aha, hardcore. Dobra, regeneracja, fajnie. Wyjątek z wielkiego leczenia. Albo średnie leczenie. Jak wyjątek z co? Brzmi osobliwie. Wysoce zaawansowany cud. Wyjątek z tomu wielkiego leczenia przywraca dużą liczbę punktów życia. Ma taki sam efekt jak wielkie leczenie, ale ograniczoną liczbę użyć. Skomplikowany podręcznik wielkiego leczenia wymaga długiego, intensywnego treningu, by móc go poprawnie zinterpretować. Przez co jest dostępny tylko dla wybranych. Okej, okay, a ile użyć ma? Ten cud, jedno. Wow, to wolę, sorry, swoje leczenie, którego mogę użyć ile razy? Trzy? No właśnie. Ja i tak odnawiam jej póki co cały pasek zdrowia. Dobra, nie pozwolę tej pani skończyć. Bo nie, w sumie tak właściwie skończyła. Dobra, chodźmy dalej. Do prześladowcy jeszcze wrócimy, to wam obiecuję. Ale póki co, idźmy tam, gdzie jest ojczyzna wielkich rycerzy. Bo tylko takich przeciwników tutaj póki co spotkałem. Naprawdę też nie starałem się aż tak daleko wypuszczać, wiedząc, że pewnie niedługo będę mógł dla was nagrać odcinek. Uwaga, uwaga, uwaga. Spokojnie, delikatnie, powoli, bo tu jest jeden, no właśnie. Chodź, 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 koleżko, chodź, chodź, chodź. Że naprawdę w sumie taki wąski korytarz na takiego przeciwnika to nie jest nic fajnego. Dobra, raz, dwa. I na raj! Tak mnie trafił. Co za menda. Dobra, ale tutaj już nie chcę wchodzić. Okej, okay, to będzie jego pięta Achillesowa chyba w tym pojedynku. Ej, zasłonił się dwuręcznym mieczem i tak naprawdę zdecydowanie i widocznie mniej mu zabrało. Kurde, czemu ja tak nie mogę? Czemu moje zasłonięcie się mieczem to jest, jakbym przyjął cios na klatę? Tak właściwie. Ale dobra, cię odwrócił się, trzeba to sprintem wykorzystać. Oj, albo nie. Shit!
Shit. A dobra, nie weszło. Kara. Dla mnie. Jak się okazuje. Dobra, ale teraz będę szczerze częściej korzystał z leczenia niż z butelki Estusa. Butelka Estusa może się przydać później. Wszystko w ramach oszczędności. Raz i dwa i po tobie. O, coś ciekawego? Bursztynowe zioło. To nie czas na zioło. Trzeba brnąć dalej. A, o kurde, dobra. Z mieczem i starszą, tak? No to na tego znamy sposób. No kurde, i tak mnie sięgnął, nie? A przy tym jeszcze żaden mój cios. Go, nie sięgnął. O, shit, no. Dobra, i teraz szybciej troszeczkę butelka Estusa wchodzi na masę. No. No, już go skarciłem w trakcie, teraz będę mógł jednym kombosem go wykończyć. Dobra, co jest tutaj? Tego nie wiem. Co jest tam? Tego też nie wiem. Ej, jest przedmiot. Dobra. Przecież podnieśmy go. Ej, nawet trzy przedmioty. Oj, czy jakiś szwindel? Mroczne pastylki plus kukła człowieka. Tutaj co? Dusza dumnego rycerza. Ej, nic na mnie nie spadnie? Nie. Ej, wygląda na to, że nie. Stara halabarda rycerska. Okej, dobra, to jeszcze sprawdzimy. Może mam wystarczającą umiejętność, żeby się nią posługiwać? Oj, nie. Na pewno nie. 20 zręczności jest potrzebne. Ale jak to w ogóle wygląda? O kurde, zacnie. Oj, zacnie. Tym sobie pomachać? No, to by było coś fajnego na pewno. Spory damage i duży zasięg i duże pole uderzenia. Kurde, dobra. Jakby co mamy w co inwestować. Ale dobra, kochani, ja w tym miejscu kończę ten odcinek. To trzymajcie się. I do usłyszenia następnym razem, kiedy będziemy przeczesywać odmęty tego lochu. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej.